Cześć, witam Was serdecznie w niedzielę. Niektórzy odpoczywają po balandze, niektórzy mają taki relaks. No ja postanowiłem z rana nagrać filmik, dlatego że no myślę, że materiał mega ciekawy i sytuacja na rynku kryptowalutowym oscyluje do tego, żeby być może zastanowić się nad zakupem tego projektu. Mówimy to oczywiście o projekcie Cardano. Zobaczcie, jak to wygląda, 7 dni, ale ja już wezmę tutaj 6 miesięcy, wam pokażę. Mieliśmy szczyt 3 dolary, dzisiaj jesteśmy na 0,93. Moi drodzy, dlaczego tak istotny materiał i dlaczego nagrywam go w niedzielę z samego rana? Dlatego, że prognozy pewnych analityków, którzy wypowiadają się w sferze kryptowalut, analizy i różnych innych rzeczy, przepowiadają wzrost Cardano aż o 58 razy. Co prawda ma to rozciągnąć się w czasie 8 lat. I ktoś zaraz może tu odpowiedzieć na pytanie, nic nie wiadomo, co będzie jutro, a co tu mówić dopiero o 8 latach i roku 2030. Więc powiem Wam tak, każdy w świecie kryptowalut ma swoją strategię. I nie można wszystkich wrzucić do jednego worka i nie można wszystkich nakłaniać do tego, żeby robili według pewnego schematu. Dlatego myślę, że warto przedstawiać pewne idee i pewne zamysły, które się rodzą, budują i tworzą i które mogą trwać ileś lat. Tak? Jak dobrze wiecie, ja na tym kanale mówię, że nie inwestuję w ileś letnie projekty, dlatego że uważam, że swój portfel pomnażam poprzez krótkie, okresowe wzrosty i kupuję następne projekty, ale są ludzie, którzy są tym zainteresowani, tak? Są ludzie, którzy widzą na przykład w tym potencjalny swoją korzyść, tak? Potencjalne zainwestowane pieniądze i nieruszanie ich przez ileś lat i czekanie na tą prognozę, która się ma sprawdzić. Dlatego dzisiaj robię takie filmy. Nawet gdyby to Cardano nie wzrosło 58 razy, a wzrosłoby, moi drodzy, w najbliższym czasie razy 5, to uważam, że i tak warto zastanowić się nad zakupem i trzymaniem tego w portfelu. Przejdź może do tego artykułu, które dzisiaj przygotowałem. Są to co prawda dwa artykuły. Pierwszym artykułem, zobaczcie, jest Cardano. Przetłumaczę tutaj. Cardano z powodzeniem wdraża dużą aktualizację Finder, udostępnia szaloną prognozę cenową ADA. I zastrzeżenie, że tu wyrażona ta opinia nie jest poradą inwestycyjną, służy wyłącznie celem informacyjnym. 14 lutego blockchain Cardano przeszedł jedną z najważniejszych aktualizacji w 2022 roku. Czy będzie wystarczająco potężny, aby położyć kres wielomiesięcznemu spadkowi cen? Zwiększono limit pamięci dla skryptów Plutusa, ale ADA spada poniżej 1 dolara. Input-Output Global, zespół programistów odpowiedzialny za rozwój rozwiązań blockchain Cardano, ogłosił, że najnowsza aktualizacja bazy kodu Cardano jest już uruchomiona. Od dziś, 19 lutego, czyli od wczoraj, wchodzi z trybu obserwacji i ma na celu przekroczenie barier mocy i decentralizacji Cardano w celu uzyskania lepszej wydajności DApps. Jak omówiono wcześniej w Vue Today, każdy skrypt Lotus, oprogramowanie specyficzne dla Cardano dla aplikacji on-chain, może teraz wykorzystywać większą moc obliczeniową Cardano do 12%. Ponadto zgodnie z oświadczeniem dyrektora architektury Cardano, Johna Alana Woodsa, rozmiar bloku Cardano wzrósł do 80 kB. Jednocześnie cena Cardano spada do najniższego poziomu od połowy lutego 2021 roku. Dzisiaj ADA zmienia właściciela na poziomie 0,98. To już nie jest na 0,98, tylko na 0,93. Na głównych platformach spotowych jej cena nie była tak niska od 23 lutego 2023 roku. I teraz dwa słowa tutaj ode mnie. Czytamy to wszystko, rzeczywiście tam jest to wszystko przemyślane, zaprojektowane i wczoraj Wam również pokazywałem artykuł na temat Cardano, że jest to, ludzie się i firmy się tam skłaniają, ponieważ jest to robione powoli, ale
naprawdę porządnie, tak? Jest to wszystko przemyślane, sprawdzone i uruchamiane, kiedy naprawdę to funkcjonuje i działa. I dlatego Cardano ma tak olbrzymie fundamenty do tego, żeby po rozwinięciu tych wszystkich swoich aktualizacji, wprowadzeń tego wszystkiego na swoim blockchainie, stać się naprawdę projektem, który będzie skupiał ogromną ilość użytkowników oraz właścicieli tokenów Cardano, tak? Co do ceny Cardano, sam kupowałem i mam Cardano na dosyć wysokim pułapie, było chyba 1,80 i cały czas mam go w portfelu i nie zamierzam sprzedać, jeżeli tak jak powiedziałem, nie będzie on oscylował w granicach nowego ATH. Ja liczę po cichu na 4 dolary. To jest taka moja cicha tutaj koncepcja i wtedy zarobieniu na tym 100% po prostu i sprzedania tego. Tak jak ja powiedziałem, ja nie będę się bawił w 8-letnie projekty kryptowalutowe, aczkolwiek nie mówię, że jeżeli cena będzie oscylowała znowu w jakimś pułapie spadkowym, tak, po jakimś tam ustanowieniu ATH, znowu nie zapakuję się w ADA i znowu nie będę z tym czekał na jakąś nową cenę, tak? Wszystko zależy od tego, jak to będzie się rozwijało. To jest tak, można powiedzieć, nieprzewidywalnie, ale jeżeli rzeczywiście pewne kroki, które są podejmowane w tym blockchainie i pewne uaktualnienia zgodnie z harmonogramem są wprowadzane, to ta cena rzeczywiście może tak pójść do góry. W związku z tym cena ADA spadła o ponad 66% w stosunku do rekordowego poziomu zarejestrowanego we wrześniu 2021 roku powyżej 3 dolarów. Paneliści Finder Cardano może przyćmić 58 dolarów do 2023 roku. Jednak nawet ten ogromny wielomiesięczny spadek nie skłania niektórych analityków do pesymistycznego spojrzenia na długoterminowe perspektywy Cardano. Kompleksowy pulpit kryptograficzny Finder zorganizował dyskusję panelową, aby sprawdzić nastroje dotyczące Cardano ze społecznością ekspertów. Uczestniczy panelu dyskusyjnego Findera, kryptoprzedsiębiorcy, analitycy, influencerzy, badacze, doradcy itd. są pewni, że ADA jest gotowa na rajd 58 razy. Należy zauważyć, że w lipcu 2021 roku eksperci byli o 50% mniej optymistyczni co do wyników Cardano. Przewidywali 28-krotny rajd w ciągu kolejnych 8 lat. You Today powtarza, że żaden raport eksperta nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna. Zachowaj czujność i przeprowadź własne badania przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji handlowej lub inwestycyjnej. To do Was należy decyzja, czy jest to projekt, który Was zainteresuje, czy jest to projekt, w który włożycie swoje pieniądze i poczekacie na odpowiedni czas i moment, kiedy on zacznie rosnąć. Ale chciałbym Wam pokazać tutaj jeszcze jeden taki artykuł. Zobaczcie wszystkie newsy na temat Cardano. I teraz zobaczcie, z 19 z soboty mamy ADA eksploduje, założyciel CV ujawnia, dlaczego Cardano jest największym śpiącym gigantem. No i kliknijmy sobie w ten oto link i przetłumaczmy sobie. Zobaczcie. Cardano od dłuższego czasu ma problemy z kursem. Od początku roku spadła o 23,3%. W tym dniu zasób kryptograficzny zmienia właściciela po 1,1, a w dół minus 1,3. Obecna cena wskazuje spadek o 67,4 i to mieliśmy 3 dolary w 2021. Niezależnie od tego cena na rynku jest tylko chwilowym akcentem. Jednym z takich ekspertów jest Dan Gambardello, założyciel Crypto Capital Venture, wiodącej firmy rekrutacyjnej dla szybko rozwijających się startupów kryptograficznych. Gambardello stwierdził, że Cardano jest źle zrozumiane przez wielu ludzi, którzy nie widzą szerszego obrazu. Mówi on, czyli ten Gambardello, który obsługuje pulę Cardano, stwierdził, że blockchain typu
Proof of Stake został zaprojektowany w celu świadczenia zdecentralizowanych usług finansowych na skalę globalną. Dlatego uważam, że Cardano ma się odbić. Cardano zostało zbudowane, aby zapewnić zdecentralizowaną infrastrukturę finansową w skali globalnej. ADA jest największym śpiącym gigantem w dziedzinie kryptowalut. Wybuchnie, powiedział. Cardano już pełen aktywności. Gambardello wcześniej wskazał na niektóre powody, dla których jest uparty w ADA. Wezwanie do wymiany kryptowalut Gemini na listę ADA. Analityk kryptograficzny zauważył, że ADA jest konsekwentnie zaliczana do 10 najlepszych kryptowalut pod względem wyceny rynkowej. Dodał, że blockchain ma również jedną z najbardziej deweloperskich aktywności w przestrzeni kryptograficznej. W międzyczasie sieć była bardzo aktywna. Tylko w lutym ponad 10 projektów budowanych na Cardano wydało znaczące ogłoszenie zgodnie z listą sporządzoną przez IOHK. Ramię rozwoju Cardano. Kilka kluczowych z nich to Madax, który uruchomił swój metaverse. Wind Readers, który podpisał kontrakt z CFound jako główny inwestor oraz Yori Wallet, który uruchomił funkcję złącza DApp. Plany Cardano na 2022 rok, podczas gdy rosnące aktywności w blockchainie doprowadziły do narastających problemów związanych z przeciążeniem sieci, IOHK ujawnił plany skalowania sieci. Firma niedawno opublikowała wideo demonstracyjne hydry rozwiązania skalowalności warstwy drugiej Cardano, które teoretycznie zwiększą prędkość transakcji w sieci. Hydra to tylko jedno z rozwiązań, które IOHK przygotowało na 2022 rok. Istnieją również dostosowania parametrów sieci, które mają miejsce w sieci, aby sprostać zapotrzebowanie ze strony DApp. Ostatnia zmiana parametrów zwiększyła rozmiar bloku sieci z 72 do 80 kB, co stanowi wzrost o 11%. I tych artykułów, moi drodzy, jeżeli sobie tutaj zerkniecie, jest ogromna ilość. Cały czas możecie sobie poczytać. Ceny Cardano rosną, zanim ADA eksploduje 20%. Całkowita wartość Cardano zablokowana zbliża się do 200 milionów dolarów. Cardano osiągnie 58 dolarów. Cardano odnotowuje znaczący wzrost wolumenu transakcji, sygnalizując powrót wielorybów. No i tak dalej. Cardano. Może zobaczycie tutaj wszystko o tym, co się mówi. I tak naprawdę trzeba by było zwrócić na to uwagę, czy rzeczywiście to nie jest moment na to, żeby zapakować się w ten projekt kryptowalutowy i tak jak ja mówię, poczekać do jakiegoś punktu, który będzie nas interesował i przyniesie nam zwrot naszej inwestycji. Na ile ja ustawię swoje wejście w Cardano? Zastanawiam się nad dokupieniem jeszcze Cardano i poczekam, czy rzeczywiście dzisiejsza niedziela nie przyniesie 0,9 na liczniku na Cardano, a być może i nawet 0,8 z przodu. Bacznie obserwuję ten projekt, co się dzieje z godziny na godzinę i jak się kształtuje ta cena i będę się starał ustawić swoją pozycję w granicach 0,9. Czy uda się to kupić po 0,9? Nie wiem, ale zrobię to kilkoma fazami. I żeby to Wam uzmysłowić, chciałbym, żebyśmy pojawili się na giełdzie naszej kryptoemerytura. Ostatnio pokazałem Wam, bo wyłączył mi się w ogóle mikrofon i cały system nagrywania, a chciałem Wam pokazać, jak to wygląda nasz portfel. Otworzyły się wszystkie pozycje, które były do kupienia, czyli te 250 dolarów mamy zainwestowane, moi drodzy. Obecnie jest 1069 i lecimy w dół, ale to na wszystkich projektach. Kupiliśmy Kadenę, kupiliśmy Akale i kupiliśmy Metisa. Metis leci dalej w dół, ja ustawiłem na 110 wejścia, już jest po 108,58. Zobaczymy, na ile spadnie. Wracając teraz do rynku i do Cardano. Jest. Chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda właśnie tutaj na wykresie świecowym. Zobaczcie, na razie jakbyśmy zobaczyli sobie, weźmy sobie 5 minutówkę, zobaczcie, mamy tu odbicie 0,9254 i jakby znowu kapitulację i wyprzedaż. Ja sobie ustawię tą pozycję, moi drodzy, jak zobaczymy tu 5 minutówka, to lecimy cały czas w dół. Ja myślę sobie ustawić tą pozycję na 0,9 i w
wtedy zobaczę tu na jednogodzinnym, zobaczycie, jeszcze świeca, tak to wygląda, jest zielona. I zaryzykuję pierwsze wejście na 0,9, zobaczymy, co to da. Za ile będę chciał sobie kupić tego Cardano. Myślę, że pierwsze wejście za 100 dolców zrobię i będę obserwował, co dalej się dzieje z tym projektem. Jeżeli on będzie leciał w dół, będę sobie dalej dokupował po troszeczku 0,8, tam 8, 0,8, 5. No zobaczymy, czy takie w ogóle wartości nastąpią, tak? Zobaczymy przecież, nie, jak wiecie, w tym tygodniu ma prezydent USA ogłosić regulacje w stosunku do kryptowalut. A więc być może to Cardano, które dzisiaj lub jutro, czy tam pojutrze kupimy, da nam od razu dobry wystrzał w granicach 20% zysku. Także na to również można by było się przygotować i rozpatrzyć taką możliwość. Ja uważam, że jeżeli nastąpi wzrost, dobra wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj przeczytałem, że Binance pomoże Rosji uregulować rynek kryptowalutowy, a więc tam już jest pewna wiadomość i tam już jest Binance, moi drodzy, to jeżeli rynek ruszy, to Cardano będzie miało 30% wzrost minimum. Ja tak uważam i tak na to będę liczył. Co najmniej, że 30% zrobimy od razu z marszu. Później zobaczymy, jak to wpłynie na dalsze tutaj chęci zakupowe tych wielorybów, o których przed chwilą przeczytałem artykuł, że pojawiają się znowu w obrębie sieci Cardano, tak? Także dzisiaj pokazałem Wam następny, można powiedzieć, kierunek i nie żaden projekt krzak, a ogromny potencjał i ogromne możliwości zbudowania wiodącego blockchaina tutaj w pierwszej, myślę, trójce nawet, moi drodzy. Jeżeli to wszystko się potwierdzi, to myślę, że to będzie pierwsza trójka. Mam nadzieję, że wypowiecie się, jak wy widzicie tą sytuację odnośnie Cardano w obecnej chwili i na przyszłość w komentarzach. I ten filmik pomoże Wam podjąć jakąś dobrą, ale przemyślaną inwestycję, tak? Odnośnie zakupu Cardano. Zobaczcie, long mamy 82 do 17 na short. Jak to się ma, zobaczymy za chwilę. Także dziękuję serdecznie za niedzielne tutaj południe. Dziękuję za oglądanie. Dzisiaj jeszcze jeden filmik postaram się i obiecałem nagrać dla osób, które wspierają mój kanał. Będzie to dotyczyło sieci Kronos na crypto.com. Jeżeli ktoś wspiera mój kanał i wspiera go co miesiąc, to proszę w wiadomość priv dostanie zaproszenie do nowego serwera na Discordzie. Tam są różne wiadomości i różne filmiki będą się pojawiały tylko i wyłącznie dla osób wspierających mój kanał. Ja doceniam ludzi, którzy mi pomagają, dlatego ja staram się coś dać też dodatkowo od siebie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się już w najbliższym odcinku i mam nadzieję, że przygotuję jeszcze arcyciekawy artykuł na temat tego zapowiedzianego wcześniej DAO. Cześć, do następnego, hej.